Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Pogodę nadal psuje front związany z niżem, którego centrum znad Niemiec przemieści się teraz nad północno-zachodnią Polskę. Z południa niezmiennie popłynie do nas ciepłe powietrze. Najbliższe godziny przyniosą pochmurną pogodę z opadami deszczu i mrzawki, a w górach tej nocy padać może deszcz ze śniegiem i śnieg. Nadal dokuczać mogą nam silne porywy wiatru osiągające prędkość od 30 do 50 km na godzinę. Noc będzie ciepła, we Wrocławiu 6 stopni, w Zielonej Górze 7, w centrum 6, chłodniej na przedgórzu Karpat. Tam temperatura spadać może do 3 stopni lub do 2. Jutro nadal ponuro, niżowo, czyli zachmurzenie duże, nawet całkowite, opady deszczu i mrzawki, a w górach może poprószyć śnieg lub będą to opady deszczu ze śniegiem. Od 6 do 9 stopni, jeszcze cieplej na pograniczu z Ukrainą. Tam lokalnie, tego nie mamy na mapach, ale nawet 11-12 stopni. A niższe wartości w rejonie Zakopanego, tu temperatura spadać może do 1 stopnia. Ale w dalszym ciągu, zwłaszcza na zachodzie, w centrum i na północy kraju, dokuczać mogą nam jutro silne porywy wiatru. W regionie w nocy bez zmian, czyli zachmurzenie duże, słabe opady deszczu i mrzawki. No i ciepło o poranku, bo 6 stopni lub 5 w północnej części województwa. No i w dalszym ciągu będzie to wietrzna noc. Także jutro pogoda nie zmieni się. Przeważać będą na niebie jutro chmury. No ale na termometrach przedwiosenne wartości 6 lub 7 stopni, tyle pokażą w ciągu dnia termometry. Jeszcze w ciągu dnia te silne porywy wiatru będą odczuwalne, no ale zacznie zmieniać się kierunek napływu powietrza w kolejnych dniach, także wiatr zacznie słabnąć. Ciśnienie teraz powędruje w górę, jutro w południe barometry pokażą 991 hektopaskali. We wtorek i w środę więcej przejaśnień na niebie i ciepło 8 stopni, a w czwartkowe popołudnie zobaczymy na termometrach nawet 11 stopni. Do zobaczenia.